staramy się słuchać Słowa Boga, Jego nauki, słów, które nam zostawił. Świadczy o tym choćby to, że pochylamy się razem teraz nad Jego Słowem, w tym komentarzu, starając się zgłębić znaczenie dzisiejszych niedzielnych fragmentów Pisma Świętego. Próbujemy odczytać je w osobistym znaczeniu, odnaleźć w nich sens słowa i zrozumieć jego przesłanie. Bo wierzymy, że jest ono żywe. Wierzymy, że ma moc wyzwalać. Pozwala odkrywać prawdę. Widzimy jednak, że nie wystarczy słuchanie słowa. Bo przecież można być słuchaczem głuchym, który słysząc nie rozpoznaje Bożej obecności i nie podąża za usłyszaną nauką. Między słuchaniem a posłuszeństwem jest daleka droga, która nie zawsze jest łatwa, którą niełatwo przejść. Dzisiaj staje przed nami pytanie o to, jak słuchamy. Gdzie powinniśmy przyłożyć przysłowiowe ucho, aby usłyszeć słowo, aby być posłusznym temu słowu? W odpowiedzi na to pytanie pomaga nam Księga Powtórzonego Prawa. Mówi, że słowo to bowiem jest bardzo blisko ciebie, w twych ustach i w twoim sercu, abyś je mógł wypełnić. To, co cechuje Boga, to bliskość. Aby Go odnaleźć i usłyszeć Jego głos, potrzeba się spotkać z samym sobą, ze swoimi pragnieniami i oczekiwaniami. Z prawdą o nas trzeba wejść w swoje wnętrze. To na tej prawdzie, którą odkryjemy w sobie, Pan chce budować. Dlatego Boże Słowo, jeśli uważnie je czytamy, w pierwszej kolejności będzie nas obnażać, ukazywać naszą słabość. Będzie czynić to po to, aby w tej odkrytej słabości mogła wzrastać Boża moc. Aby mógł ukazać się ostatecznie w nas sam Bóg. Bóg mówi konkretnie. Nie chce głosić nauk ogólnych i uniwersalnych mądrości. Pragnie, aby Jego Słowo stało się żywe. I to w każdym z nas. Aby niosło w sobie siłę życia, nowego życia, które ma swoje źródło właśnie w Nim samym. Chce, aby stało się święte tak samo, jak On jest święty. To proces, do którego Bóg zaprasza wszystkich swoich słuchaczy. Jednocześnie to wielkie pragnienie Boga, aby Słowo było konkretne, aby stawało się ciałem, najpełniej Bóg objawia oczywiście w Chrystusie. Dlatego jest On dla nas dosłownie drogą, która prowadzi do ukształtowania każdego z nas na wzór Słowa, które jest święte. Bóg objawia się jako człowiek, aby nam pokazać drogę, która prowadzi do Niego. Poprzez człowieczeństwo apostołowie, można tak powiedzieć, że dotykali bóstwa. Ta logika spotkania jest dzisiaj jak najbardziej aktualna. Droga do spotkania z Bogiem prowadzi przez spotkanie z człowiekiem, moim bliźnim. To dlatego w centrum naszej wiary staje wciąż powtarzane na nowo i nieustannie przykazanie miłości. W taki, a nie inny sposób Chrystus wzywa nas do tego, byśmy kochali naszych bliźnich. Jest to przykazanie, w którym mieści się całe prawo i prorocy. Każdy zatem człowiek, którego spotykam na drodze mojego życia, nie jest przypadkiem, ale darem i zadaniem, które może zbliżyć mnie do spotkania samego Boga, może pomóc mi odkryć prawdę o mnie, na której sam Bóg będzie chciał budować.